Witam wszystkich serdecznie. Bardzo gorąco pozdrawiam. Dzisiaj ambasador zaświatów, ale w formie takiej audio, można by powiedzieć. Nie będziecie Państwo oglądali mnie, ale nie szkodzi, jest dobrze. Uśmiechnijmy się. Chodzi o to, że dzisiaj taka krótka audycja związana ze świętem, który właśnie się zbliża. I można sobie tego posłuchać, jadąc samochodem właśnie na cmentarz. Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny. Otóż mówi się, że pierwszy dzień, 1 listopada jest świętem, wszyscy lecimy na groby, potem drugi dzień i tak dalej. Oczywiście jest w tym dużo racji, ale pierwszy dzień to jest Dzień Wszystkich Świętych. A więc świętujemy wszystkich w niebie świętych, których znamy i których nie znamy. A dlaczego nie znamy? Bo wielu jest świętych po tamtej stronie, którzy tu nie zostali z jakichś powodów kanonizowani, nie zostali dostrzeżeni. A może ta świętość odbywała się w cichości ich serca? W czasie tej wojny, czy różnych wojen, czy wielu szlachetnych ludzi nie było? Otóż byli. Nie wszyscy jednak zostali być może zauważeni, ale Bóg zauważył każdego, dlatego 1 listopada świętujemy Dzień Wszystkich Świętych. Drugi dzień jest świętem zmarłych, zadusznym. To znaczy za dusze zmarłych modlimy się i palimy świece na znak tego światła, aby znaleźli drogę, ale na znak także łączności. Gdybyśmy szli tak bardzo dokładnie, albo tak bardzo byli obrazowi w tym wszystkim, czy też tacy trzymający się jakby reguł, no to jeżeli uznajemy, że światło, które stawiamy zmarłym, jest światłem od nas i jest światłem, które ma prowadzić do wieczności, to wyobraźcie sobie, że idzie człowiek ciemną drogą i ktoś świeci mu latarką i mówi: ta latarka jest dla ciebie, świeci mu pod nogi, żebyś mógł dotrzeć do celu, nie potykając się, nie przewracając się. I ów człowiek idzie za tym światłem, ale ten, który daje to światło, mówi: ja tam jedno, zapalimy mu wiele świateł, wiele latarek, będzie mu na pewno przyjemniej. Myślę, że z punktu widzenia tego idącego nie jest mu przyjemniej, bo z każdego kąta, gdzieś tam z końca widać światło i nie wie, w którą stronę iść i które światło jest prawdziwe, oślepiać go to zaczyna, a wreszcie prowadzi do tego, że on przewraca się gdzieś na tej ziemi o własne nogi, oślepiony światłem, które miało mu pomóc. Parafrazując więc, czy wracając do naszego rozmyślania, jak postawimy tych zniczy na grobie tyle, że tylko cudem boskim nie zarwie się ten grób, nie wpadnie to wszystko do środka. Oświetlenie, jakby to powiedzieć, tą lampą przestaje mieć jakiekolwiek nawet symboliczne znaczenie. Oczywiście, nie bądźmy tacy dokładni. Przyjdzie ciocia, przyjdzie wujek, każdy przyniesie jakąś, prawda, symboliczną lampkę. Ale my potrafimy postawić z 50 zniczy łącznie z na krzyżu, z takim zniczem jak ten, który się pali na olimpiadzie w Monachium, czy który największy był podobno w Meksyku na olimpiadzie. Był to symbol wtedy wolności, bo wiele krajów było zniewolonych. I w Meksyku postawiono taki wielki znicz, przecież z tych krajów zniewolonych, tak? Polacy, Niemcy, czy tam, no Niemcy, ale Czesi, Rumuni pojechali i zobaczyli ten wielki znicz, który symbolizował tą wolność. No my tutaj nie musimy stawiać takich zniczy, ale jednak to robimy. Otóż święta, o których mówię, stały się świętami komercyjnymi, ale z drugiej zaś strony, które święta nie są komercyjne? No, może niedziela, bo stała się taką trywialną niedzielą, tak? Czyli już tak się wpisała w nasze życie, że przestaje być, albo niczym się nie różni od poprzedniego dnia, poza jednym, nie idziemy do pracy. Ale znam takich, którzy właśnie dopiero zaczynają pracować, dopiero się rozkręcają
w niedzielę. Natomiast poza niedzielą wszystkie inne święta stają się świętami komercyjnymi, a więc trzeba na nich zarobić. I dobrze, z jednej strony, bo żyć trzeba, ale zatracamy wartości religijne. Wiecie Państwo, szacunek, co to jest szacunek? No Państwo wiedzą, co to jest szacunek, tak? No też zadałem pytanie, mój Boże, poprawię się następnym razem. Ale szacunek nie tylko do zmarłych, szacunek do święta, bo możemy być też niewierzącymi, a lecimy z tym światłem na grób. Dlaczego? Bo wszyscy lecą. Pamiętacie, za czasów PRL-u władza była niewierząca. No teoretycznie mówiła, że jest niewierząca. Poszczególne jednostki wierzyły bardziej niż nie jeden teraz, który mówi, że jest wierzący. Ha, dobre. Ale generalnie przyjmowało się, że jest to władza ateistyczna, a religia jest opium dla mas. Tak? Świetnie. Jak to powiedział kiedyś Bismarck, kto nie był socjalistą, będzie na starość łajdakiem. Mówimy o czystym socjalizmie. No, Bismarck był polakożercą, więc go zostawmy. Ale nie o to chodzi. I za tej władzy, za tej komuny, przy ludziach, którzy niestety wpisali się nie najlepszą kartą historii w Polskę, trzymano honorową straż. Wtedy na tym cmentarzu działy się cuda, które ja pamiętam, a które wynikały z nie wiadomo czego tak do końca, tak? Ponieważ władza, jak powiedziałem, ateistyczna, to ładnie brzmi, nie chciała zrobić niczego, co by wywołało sprzeciw przeciwko niej. I zachowywała się w sposób najbardziej godny. I proszę mi wierzyć, że na takim cmentarzu, kiedy stawiano świece Bierutowi, czy też Dzierżyńskiemu, no to tam na placu, ale tu wróćmy na cmentarz, nie było grup jakichś specjalnych, które by te znicze trzaskały, wyrzucały, które by stało z plakatami, że to morderca czy kat polski. Ponieważ w tym dniu jakoś wszyscy próbowali w tym milczeniu, w tej zadumie i nawet jeśli w walce o jakąś wolność, zachować godność, to co powiedziałem, szacunek. Ostatnio słyszałem, jak to po grobach się ganiali, bo ktoś przeciwnikom politycznym zrobił kuku na tym grobie, tak? Ktoś ostatnio podobno oblał, nie wiem, farbą grób Jaruzelskiego. Pamiętam, jak były wszystkich świętych, trzymano wartę gdzieś tam przy kimś i jakieś panie położyły się i protestowały, że to są niegodni ludzie i tak dalej. O zgrozo, komuno, wróć. A może nie wracaj nigdy już, zagub się po drodze, ale szacunku wróć. Dlaczego mówię w ten sposób? Mówię dlatego w ten sposób, że każde święto zaczynamy wykorzystywać do celów jakichś, a zapominamy o charakterze tego święta. Pamiętam audycje telewizyjne z tamtego czasu, z lat 80. najbardziej pamiętam, no bo 70. lata to już jeszcze byłem szczeniakiem, jak to się mówi. Ale 80. lata pamiętam, Waldorfa, który już wtedy chodził, pokazywali te groby, mówili o ludziach zacnych, którzy odeszli. Dzisiaj nie wypada się mówić o pewnych ludziach. Podobno o Miłoszu nie można mówić. Nie wiem dlaczego. Szymborska to w ogóle już, ale zapomnijmy. Ktoś napisał, że Waldorf był, prawda, odmiennej, że tak powiem, orientacji seksualnej, więc nie wmawiajmy, że był taki dobry. Jakaś pani bardzo nawiedzona, jakby to powiedzieć, powiedziała, że ona
żąda kategorycznie oczywiście, aby, bo przecież imieniem Jerzego Waldorfa są te wszystkie zbiórki na cmentarzach, tak, aby to nie było jego imieniem, bo niegodzien jest i tak dalej, i ona wie najlepiej, bo on miał jakiegoś przyjaciela i pieska puzona i alala, i alleluja, i Bóg się rodzi. Za komuny nie robiono takich cudów i nie podzielono nas tak. To jedna kwestia, którą chciałem się podzielić, a dać Państwu też do myślenia. Mówią, że myślenie nie boli, oczywiście, to czemu tyle znika etopiryny i innych pastylek? Ha, dobrze, pójdźmy dalej. A my? A jacy jesteśmy my? Otóż pamiętam rozmowę pewnego dziecka, które zmarło, oczywiście z powodu choroby, i mamusia z nim rozmawiała poprzeze mnie jako medium. O Państwo, to nie dziwi, tak, bo przecież jestem medium. I ono powiedziało taką niesamowitą rzecz, gdzie trochę się uśmialiśmy z tego, ale to tak trochę śmiech przez, no ja nie wiem, czy przez łzy. Otóż po tamtej stronie jest hazard. O, Państwo teraz powiedzą, co ten facet opowiada, jaki hazard, co to, Las Vegas? Nie. To nie chodzi o taki hazard. Hazard jest słowem, które oznacza granie, zakładanie się, etc. i tak dalej. Mówię, że hazard jest nielegalny, no tak, ale nie mówimy o takim hazardzie. Hazard jako tako. No więc zastanawiamy się, co dziecko ma na myśli. Otóż hazard polega na tym, że dzieci z tamtej strony zakładają się, który grób jakiego dziecka będzie lepiej upstrzony. I robią sobie zakłady i patrzą z góry i okazuje się, że ten grób jest upstrzony najbardziej. Wygrałem. Nie, poczekajcie do wieczora. Jeszcze nie była ciotka. Zobaczcie, co ciotka mi przytacha na grób. I okazuje się, że ciotka wygrała, bo wykupiła znicz olimpijski, jak mówiłem, taki, który był w Meksyku. Jak postawiła, to tylko klapa jęknęła. Natomiast bardzo często te dzieci powtarzają, że grób prawie się pali od tych zniczy, tak? Świeci jak latarnia morska w Pucku, a nie ma wiary. Nikt nie pomyślał o tym, co w grobie, tylko o tym, co na grobie. No i tu jest ten hazard, tak, że dzieci bawią się, właściwie to jest taki zabawny, zabawowy, o, ładnie to zabrzmiało, hazard. Proszę Państwa, ja mówiłem już wiele audycji, tam proszę sobie zerknąć do tych moich różnych audycji o grobach, o tym, jak zmarli nas postrzegają, co my robimy. Nie można powiedzieć, żeby nie palić świec. Oczywiście, że tak. Jest taki teraz plakat. Ja widziałem taki duży plakat. Są na mieście. Zrób wszystko, aby te święta nie były plastikowe. Zapal jeden znicz. No tak. No teraz obudziła się ekologia, za dużo plastiku, za dużo wszystkiego. Proszę Państwa, kiedy Państwo przejdą się po cmentarzu, powiedzmy już 5, 6 listopada, ale niech Państwo zrobią sobie wycieczkę, no dobra, za chwilę się można uśmiać, po śmietnikach cmentarnych. Tak, po śmietnikach, są takie duże cmentarne śmietniki, po śmietnikach. I co Państwo zobaczą tam? Ulala! Jak to powiedział mój znajomy Francuz, zanim zaczął pić. Zobaczą Państwo pełno zniczy, pięknych, szklanych nawet, czy też duże serca plastikowe z napisem dla taty, dla mamy, dla babci, dla mojego kochanego wnusia, synusia i tak dalej, dla teściowej, dla kochanki, dla kochanki, no masę tego wszystkiego. Wziąć tylko i wymienić wkład. To jest nowiutkie, niczym nie zniszczone. Niektóre są tam poprzypalane, więc trzeba zostać, ale 80% jest pięknych zniczy. Ja widziałem kiedyś taką sytuację, to sytuacja jest dla mnie bardzo fajna. Oczywiście kretyńska, jeśli można tak powiedzieć, ale bardzo fajna. Widziałem faceta, który z takim młoteczkiem chodził po... Uśmiałem się. Który chodził po tym, że tak powiem, śmietnikach i tłukł wszystko i buch, buch,
Bóg rozwalał. Ja tak patrzę i mówię, no facet może nerwowy, może musi się gdzieś wyładować. Dobrze, że tu, a nie na przystanku autobusowym. No ale nie wygląda mi na dziecko. No facet miał około tak 40 lat, a może ciut więcej, nie wiem. No ale mówię, no z ciekawości zapytam się, co on robi, może też się dołączę, tak? No może... I mówię, przepraszam, halo, proszę pana. On tak puch, tłucze to, gniecie. Co pan robi? Otłukę to wszystko w cholerę. Dlaczego? Żeby nikt tego nie wziął, bo ja muszę też w przyszłym roku zarobić. A widzi pan. Widzicie państwo, odezwał się taki kapitalista, czyli taki monopolista, który musi też zarobić. Właśnie. Ale nie o to chodzi, czy on zarobi, czy nie. Ile my wydamy. A gdyby tylko wkłady, gdyby potem przyjść na grób, wziąć te wszystkie znicze, wyczyścić, bo to elegancko można wyczyścić, piękne znicze, duże, ładne, schować do piwnicy i następnego roku, ale nie! A dlaczego nie? Ano dlatego nie, bo my musimy przyjść, prawda, do stoiska, bo my musimy ostentacyjnie kupić dwa wory, bo wszyscy muszą widzieć, jak targamy te wory. Jak kupujemy, bo jak tak wniesiemy je po cichu i postawimy, nie, to powiedzą, patrz jaka kutwa, to chyba z zeszłego roku jeszcze ma, patrz jakie dziadostwo, no nieźle kochał tą swoją mamusię, patrz już trzeci raz ten sam znicznie się, orzesz ty w życiu, a jakaś pani się odzywa, no cóż synu, nie to co my, nie, cholera, schodź jeszcze po cztery, niech widzą. Taki świat. I sens świąt poszedł się no, i tak dalej. Szanowni Państwo, moi ukochani, przyjaciele, mówię o tym z troską o planetę, o nasze pieniądze, o nasze życie i o wartości duchowe, które powinniśmy i które powinny być ponad wszystkim, tak? Ja nie mówię, że mamy kupić jakąś świeczkę na wpół złamaną, też będzie dobrze. No znowu nie tak. Ale jak widzę, powiedziałem, ten grób obłożony, że mało tam nie wpadnie to wszystko do środka. Ktoś kiedyś taką puszkę postawił i napisał raz na znicz, raz na dzieci. Państwo się dziwią, o co mu chodziło? Nie, nie. Chodziło o to, że kup jednego znicza, a resztę przeznacz na dzieci. I proszę Państwa, po całym dniu puszka była prawie pusta. Nikt nie zrezygnował. Wszyscy muszą. Już nie wspomnę o kwiatach. Ale kwiaty to piękna sprawa, tak? Oczywiście, no bo kwiaty nawet nie można z zeszłego roku. No sztuczne, no trochę to tak nie tego, sztuczne kwiaty. Teściowa też była sztuczna, a to przepraszam, co innego, to proszę jeszcze wiązaneczkę tych sztucznych kwiatków, a ta teściowa. Ale też, jak widzę tych kwiatów tyle, że nie wiadomo, kto tam leży. Wiecie Państwo, wszystko ma swoje granice. My zapominamy o charakterze duchowym. I pamiętajmy, że drugi dzień świąt jest tym najważniejszym świętem. Dlaczego pierwszy dzień świąt przyjął się, że tacy jest? No oczywiście mamy dwa dni, tylko że pierwszy jest wolny. Dlaczego? To wprowadzili komuniści. Dlaczego? Bo komuniści nie brali pod uwagę, jak powiedziałem, był to ustrój ateistyczny, że mogą być jacyś święci. I mówili, że jest to święto zmarłych. Tak? Świętujemy tych, co zmarli. Nie mówili dzień zaduszny z reguły. No jak, za jaką duszę? No co pan oszalał, panie? Tak? Święto zmarłych. Dobrze, że nie święto tych, co wykitowali, bo to można by i tak. Ale pierwszego wsadzili specjalnie, pierwszego było wolne i tak dalej. Trzymali straż przy Bierucie, potem przy Gomułce, prawda? Unego czasu, który mówił, prawda, że był taki genialny i tak dalej. Ale my, jako ludzie światli, bardziej świadomi i nieateistyczni, powinniśmy wiedzieć, o jakie święta chodzi. Rozgadałem się, proszę Państwa, i myślę, że mógłbym jeszcze długo, ale czas antenowy, jak to mówią radiowcy, jest czasem antenowym. Nie chcę Państwa też zanudzać, więc chcę jakby to wszystko podsumować teraz. Proszę Państwa,
światło nadziei i miłości dla zmarłego, który mówiło się, że poprzez to światło przejdzie do innego świata. Oczywiście babcia, która leży już 20 lat dawno już tam, pomyka sobie po tamtym świecie, tak? Ale symbol został symbolem. Światło jest miłością i westchnieniem do zmarłego. I nasza miłość do zmarłego nie liczy się w ilościach postawionych z niczych kwiatów, tylko ilości wspomnień, modlitwy. I jeszcze jedno. Z reguły robimy to przed południem. No potem po południu idziemy drugi raz, bo tak ładnie świeci cmentarz. No, faktycznie, robi to jakieś wrażenie. Ale idziemy przed południem, kładziemy te znicze, wracamy na ten obiad, najemy się, a potem telewizję oglądamy, bo telewizja na święta przygotowała różne ciekawe filmy, łącznie z Harry Potterem, albo znowu jakimś tam innym filmem. Ale zaczynamy zastanawiać się, gdzie jest zmarły, gdzie oni są. Otóż ja pamiętam taką rodzinę, którzy jak wrócili z cmentarza i zjedli ten obiad, wyciągali albumy zdjęć i rozmawiali o zmarłych. Żyli zmarłymi. Tak, bo to jest ich święto. A nie wrócili do trywialnego. Niektórzy zaczynają sprzątania domowe, niektórzy oglądają telewizję, inni śpią. Albo idziemy we miasty, to prawda, po różnych knajpach i tak dalej. Ludzie kochani, to nie tylko zapalenie światła, żeby wszyscy widzieli, tylko rozmowa też o zmarłych. Pomyślenie o nich, jak to powiedziała jedna pani przed cmentarzem. Szkoda, że te święta nie są 4 razy do roku. Dlaczego? Ale by się zarobiło. Sprzedając znicze. No tak. No tak. Dziękuję Państwu za uwagę i myślę, że te refleksje dużo dają. Ale ja mówię, wróćcie Państwo do moich bardziej takich głębszych, że tak powiem, rozmyślań. Widzimy Was na cmentarzu i tak dalej, kiedy opowiadam o tym, co z tamtej strony widzą i jak reagują na to, co my robimy, tak? Wszystkiego dobrego Państwu życzę. I jeszcze jedno, to święto ma być radosne. Ktoś powie dlaczego? Odpowiem prosto. Cieszymy się, że zmarli są już w niebie. No, tak to nazywamy. A może w innym wymiarze. I nie będą musieli przechodzić od nowa śmierci, choroby, cierpienia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Jeśli się to podobało, proszę lajka, suba. Udostępniajmy to. Proszę Państwa, jest tam taka ikoneczka, taka ładna, która mówi, że chce się odwdzięczyć. Chce podziękować. I tam się pieniążek wkłada. No niechżeż Państwo może dzisiaj kupią o jednego znicza mniej, a może przekażą na nasze działania, na moje radio, na moje tu audycje. Jeżeli Państwu podoba się to, co robię, działam, to trzeba mieć lepszy sprzęt, bardziej ładniej do Państwa mówić. Nie w sensie, że składnie będę mówił, bo nie wezmę sobie teraz korepetycji z polskiego. Tylko sprzęt, lepszy mikrofon. Chciałbym dla Państwa więcej czasu poświęcać, więc proszę tam taka ikoneczka. Wesprzyjmy, podziękujmy. Tak samo podziękujmy Grzegorzowi, który oprawę całą robi, bo przecież ja tylko nagrywam, ale trzeba to jeszcze złożyć, zmontować, żeby to miało ręce i nogi, żeby Państwo mogli tego posłuchać. Proszę zastanowić się nad tym. I jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i do następnego usłyszenia i zobaczenia.